Szanowni Państwo, myślę, że możemy powoli zaczynać spotkanie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Michał Glaser, prezes zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Sopot, ale zanim oddamy panu prezesowi głos, jeszcze kilka słów tytułem wstępu, bo jest to dopiero drugie spotkanie w ramach serii Megapolis, w związku z czym pozwolę sobie tę serię pokrótce przedstawić. Naszym założeniem, czyli założeniem Instytutu Metropolitalnego, jest organizowanie raz na jakiś czas, właśnie we wtorki, wieczorową porą o 20:00, zasadniczo czasem wcześniej, ze względu na dłuższą formułę spotkania, takich oto dyskusji, wykładów, prelekcji online'owych, a wszystkie będą one poświęcone największym polskim miastom, wielkim polskim metropoliom. Tematy będą różne, konwencje będą różne, jak już wspomniałem, to będą wykłady jednoosobowe, to będą dyskusje i rozmowy, to będą również seminaria eksperckie. Zapraszamy Państwa już dziś do tego, żeby śledzić nasze poczynania, nasze działania i nasze plany na najbliższe tygodnie czy miesiące. Takie informacje, ramówki zostały już przez nas publikowane w social media. No bądźcie Państwo z nami, a zaczynamy od naszego matecznika, od naszej rodzimej metropolii, czyli od Trójmiasta. Spotkanie poprowadzimy we dwóch razem z Kamilem Olzackim, członkiem zarządu Instytutu Metropolitalnego. Ja z kolei nazywam się Jakub Szlachetko i pełnię, podobnie jak Kamil, funkcję w zarządzie fundacji. Kamilu, oddaję Ci mikrofon. Dziękuję, Jakubie. Jak Jakub wspomniał, jest z nami pan Michał Glaser, prezes zarządu obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, pracownik samorządowy, ekonomista, ale także ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Pan prezes w zasadzie od niemal 10 lat zajmuje się tematyką metropolitalną, bo od czerwca 2012 roku jest dyrektorem Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, wcześniej Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Pan prezes odpowiada za taką bieżącą realizację zadań całego stowarzyszenia w obrębie metropolii. Myślę, że pan prezes więcej opowie o tym już samemu. Nie przeszkadzam, oddaję głos i zapraszam do wysłuchania prezentacji. Dobry wieczór. Teraz już ja, żadnego filmiku. Czy jeszcze filmik jakiś będzie? Zapraszamy, panie prezesie. Znikamy z pola widzenia. Wchodziliśmy w online. Streamowany jestem w takiej formie prezentacji, ale gratuluję serdecznie. Bardzo fajny pomysł, jak zresztą znakomita większość działań Instytutu Metropolitalnego, któremu od początku kibicuję, więc wszystkim Państwu uczestnikom, współpracownikom Instytutu serdecznie gratuluję działalności. Proszę o wybaczenie z powodu formy, jestem mocno przeziębiony, ale tak się starałem na wieczór dojść do formy, żeby jak najmniej chusteczek i kaszlu się obyło. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co? Jak rozumiem, to teraz jeszcze zapytam, panie prezesie, mecenasie, krótka wypowiedź z mojej strony, krótka, 20-30 minut. I później dyskusja. Taki format dzisiejszego spotkania, tak? Dokładnie. Więc pozwolę sobie. Super. Pozwolę sobie, żeby może lepiej zobrazować te nasze wyzwania metropolitalne i co w projekcie naszej ustawy mamy zapisane, posłużyć prezentacją. Mocne przyspieszenie prac, bo temat nie nowy, o ustawie metropolitalnej. To był rok ubiegły, rok 2020, gdzie nowo wybrany Senat, pan marszałek profesor Grodzki oraz nasi pomorscy senatorowie z senatorem Ryszardem Świlskim na czele, no mocno zaangażowali się w forsowanie naszego projektu ustawy o Związku Metropolitalnym. Efekty były takie, że wysłuchano nas na pierwszym czytaniu, wysłuchano nas na drugim czytaniu w Senacie i ku naszemu zaskoczeniu projekt większością głosów, prawie 90 głosów został przegłosowany. No zostaliśmy mile zaskoczeni ze względu na tą ponadpartyjną zgodę. Natomiast jak tutaj widać na stronie
Sejmu i Senatu. Od 14 września projekt co tydzień, coś się z nim działo, został on skierowany do opiniowania, został później skierowany do pani marszałek Sejmu po to, żeby wyznaczyła, nadała numer i żeby wyznaczyła termin pierwszego czytania w Sejmie. Dzisiaj sprawdzałem raz jeszcze tutaj screen z 6 kwietnia, sprzed paru godzin. Niestety to jest ostatnia czynność, która z tym naszym projektem ustawy miała miejsce, to znaczy od 30 września jest on w tak zwanej zamrażarce sejmowej. No i kierujemy teraz naszą energię na lobbying. Część posłów koalicji rządowej uchyla się od jednoznacznej odpowiedzi. Część posłów unika odpowiedzi i nie wyraziło żadnego zdania. Natomiast są i tacy, jak poseł Błażyński, poseł Cymański czy poseł Smoliński, którzy publicznie powiedzieli, że poprą tą ustawę, więc nie ustajemy w wysiłkach lobbystycznych. Jakkolwiek wiemy, że to nie będzie to łatwe, raczej szanse są pewnie mniej niż 50%, żeby w tej kadencji Sejmu uchwalić ustawę, która wzmacnia jednak samorząd terytorialny i to decydowanie oddolne, to staramy się mocno. Ostatnio z miesiąc temu podczas spotkań na temat RPO i funduszy odbudowy zarówno poseł Cymański, jak i pani poseł Sroka z Porozumienia i z Solidarnej Polski mówili, że no swoich koalicjantów z twardego rdzenia rządu, czyli z PiS-u, będą no mocno motywować do tego, żeby ruszyć. No ale to tyle z polityki, tyle z takiego kontekstu publicystyczno-politycznego i przechodzę do meritum, czyli do samego projektu ustawy. Uchwała z dnia 10 września, pod którą podpisał się pan marszałek Grodzki, była chyba drugą omawianą w Senacie po ustawie łódzkiej. Ponad rok temu robiliśmy takie porównanie tych ustaw, które były wtedy na stole, czyli łódzkiej, śląskiej, pomorskiej i bydgoskiej, ale też porównywaliśmy ją z naszymi senatorami, z naszymi samorządowcami, z ustawą tą ogólnokrajową z 2015 roku. Nie będę teraz robił kompleksowego tutaj porównania, tylko skupię się na tym, na jakichś ciekawostkach. Zastanawialiśmy się po tym, co przed nami miało miejsce, czyli w trakcie dyskusji nad ustawą łódzką była mowa, a co z wyjściem ze Związku Metropolitalnego. No i oni tam zrobili taki dopisek, wpisali też wprost zadanie związane z ochroną środowiska, smogiem oraz gospodarką odpadami, a cała dyskusja w Senacie była, chyba nie wchodziła za bardzo w szczegóły, tylko poświęcona była temu, jak możemy mówić o zrównoważonym rozwoju kraju i wzmacniać metropolię. I to był chyba taki główny punkt kontrowersyjny, z którym i my się spotkaliśmy w trakcie naszych debat w Senacie. Natomiast co do samego projektu ustawy pomorskiej, zastanawialiśmy się jeszcze ponad rok temu nad 8 głównymi zadaniami, które zastanawialiśmy się, czy nie zmienić w stosunku do projektu ustawy, który złożyliśmy w 2017 roku. Może trochę chaotycznie o tym opowiedziałem, ale to był już tak naprawdę drugi projekt ustawy, który złożyliśmy. Z pierwszym nic się nie zadziało. Za drugim senatorowie powiedzieli, że oni liczą na konsensus ze strony samorządów. My taki konsensus wypracowywaliśmy. Natomiast takie drobne zmiany, które wprowadzaliśmy, to była kwestia zapisania tam roli pełnomocnika. Ale z takich ciekawszych rzeczy, punkt drugi, granice. Zdecydowaliśmy się, żeby
uwzględnić możliwość tego, aby obszar Związku Metropolitalnego wykraczał poza województwo pomorskie, myśląc naturalnie o Elblągu, jeżeli będzie w przyszłości wola polityczna z dwóch stron do takiego połączenia się, na takie połączenie się zdecydować. Rozmawialiśmy o kwestiach powiatów, czy powiaty mogą bezwzględnie uczestniczyć w związku. Wygrała opcja, że powiaty mogą wtedy, jeżeli połowa, co najmniej połowa gmin z obszaru powiatów będzie w związku. Co za tym idzie, musieliśmy zastanawiać się, jak to będzie z podejmowaniem decyzji. Zdecydowaliśmy się na to, chyba dosyć oczywiste rozwiązanie, że podczas liczenia podwójnej większości głosów poprzez będziemy brać pod uwagę tylko mieszkańców gmin, a powiaty będą liczyły się w tej pojedynczej. Zrobię małą pauzę, bo sam to sobie teraz zdaję sprawę, że mówię bardzo, bardzo specyficznym i abstrakcyjnym językiem, no ale chyba będę się decydował już na kontynuowanie, zakładając, że rozmawiam z gremium, które mniej więcej wie, o co chodzi, i może polecę tutaj moderatorom pilnowanie, żeby jeżeli wchodzę czasami w zbyt mocne szczegóły, to może żeby się zatrzymać i żeby wyjaśnić, żeby może się cofnąć o poziom wyżej. Wracając do tego, co zawarliśmy w projekcie ustawy, to o zadaniach rozszerzyliśmy trochę bardziej katalog zadań jeszcze niż Łódź, ale o tym powiem. Zarząd, ten drugi punkt dotyczący zarządu, moim zdaniem jest bardzo ciekawy, ponieważ nie zawarliśmy ograniczenia, które ma miejsce w metropolii śląskiej, a mianowicie, że nie można łączyć funkcji członka zarządu z funkcją wójta, burmistrza, prezydenta czy też starosty. Raczej daliśmy wolną rękę zgromadzeniu, żeby decydowało, kogo do tego zarządu wybierać, ale można sobie wyobrazić, że byłby to zarząd po części złożony z samorządowców, a po części z osób nie piastujących aktualnie żadnej funkcji samorządowej, czyli tak samo jak to ma miejsce obecnie w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Jeżeli zaś chodzi o zgromadzenie związku, czyli takie walne zebranie, to uwzględniliśmy tam także rolę pana marszałka województwa. Podobnie jak w pozostałych projektach ustaw metropolitalnych, Związek Metropolitalny dalej tworzy Radę Ministrów, tak więc nawet jeżeli ustawa weszłaby w życie, nie będzie to oznaczało automatycznego oddania jakoś całościowej władzy samorządowcom, tylko rozpoczęcie takiego partnerstwa centralno-regionalnego, centralno-samorządowego, ponieważ od początku rozumieliśmy Związek Metropolitalny jako ważny podmiot w ustroju kraju, w polityce państwa, a więc to Rada Ministrów formalnie tworzy Związek Metropolitalny, natomiast ustawa wskazuje już konkretne terminy, czyli że nie później niż do 30 czerwca Rada Ministrów powinna wydać rozporządzenie, aby w kolejnym roku od 1 stycznia Związek Metropolitalny mógł rozpocząć swoją działalność. Struktura organizacyjna jest podobna do niemal każdej organizacji, to znaczy króluje władza delegatów, czy też walne zebranie członków. Na co dzień rządzi zarząd, ale wprowadzony jest nowy taki podmiot już administracji, jak Urząd Metropolitalny, i na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to Urząd Metropolitalny chyba z obok jeszcze Związku Komunikacyjnego, to są dwa kluczowe podmioty,
którymi na co dzień Związek Metropolitalny zarządza. Zgromadzenie Związku, to trochę powtarzam, więc pójdę dalej. No, ciekawostka i główna marchewka tego trybu, tego sposobu myślenia o związkach metropolitalnych wywodzi się z ustawy z 2015 roku, ustawy uchwalonej przez koalicję PO-PSL, podpisanej przez nowego wtedy prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa ta przewidywała, że każdy związek metropolitalny, który powstanie, zachowa 5% podatku wpływów z podatku PIT, które obecnie trafiają do Skarbu Państwa. A więc w naszym przypadku na Pomorzu trochę więcej pieniędzy by zostało, zamiast być odprowadzanych jak co roku do budżetu centralnego. Poprzez COVID ta dynamika wzrostu podatków oraz przez piątkę Kaczyńskiego i różnego rodzaju decyzje rządowe, które tak naprawdę wpływają na to, że PIT-u płaci się, mieszkańcy płacą mniej. Szacowaliśmy kiedyś na 260 milionów złotych, natomiast z powodu COVID-u tak naprawdę to jest duży znak zapytania, a jeżeli wprowadzone byłyby jeszcze decyzje, o których się mówi a propos nowego narodowego ładu, to znaczy kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, to naturalnie ten PIT drastycznie spadłby w dół, po prostu podatku PIT by się nie płaciło, co miałoby także i wpływ na budżet Związku Metropolitalnego. Natomiast obecnie, jak w naszym przypadku te słupki wskazywały od 200 do 300 milionów złotych, to w przypadku Metropolii Śląskiej co roku 300 około milionów złotych, ponad 300 milionów złotych trafia do budżetu, a więc już 1,1 miliarda złotych zostało zgromadzonych na koncie Związku Metropolitalnego Śląskiego i te pieniądze mogą służyć jako wkłady własne do różnych projektów unijnych, inwestycyjnych, miękkich, społecznych. Na ich podstawie można także brać kredyty i różnego rodzaju mechanizmy finansowe wprowadzać. A po co? No po to, żeby realizować zadania. My w naszym przypadku rozszerzyliśmy katalog 5 zadań, o których mówiła ustawa z 2015 roku, do 8 zadań. Lekko utrzymaliśmy kształtowanie ładu przestrzennego, czyli uchwalanie studiów zagospodarowania. Utrzymaliśmy politykę rozwoju obszaru związku. Utrzymaliśmy, nawet zmodyfikowaliśmy punkt 3 i ten punkt dotyczący transportu zbiorowego nazwaliśmy organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. W związku z definicyjnymi kwestiami, które są zawarte w ustawie o transporcie zbiorowym, jeszcze na wszelki wypadek dopisaliśmy ten punkt 4, który też dotyczy transportu. Ze względu na nasz leadership w politykach rowerowych też zależało nam, żeby wpisać zrównoważoną mobilność i do katalogu praw podstawowych mamy jeszcze rozwój sieci dróg krajowych, to jest przepisane z ustawy, promocja związku i jego obszaru oraz nowy punkt, adaptacja do zmian klimatu i ochrony środowiska. Co ważne, w dyskusjach z posłami musimy to za każdym razem powtarzać i z samorządowcami, z radnymi. Związek nie zabiera zadań gminie powiatowi, tak jak związek komunalny, któremu się przekazuje zadania. Określa się granice działalności dla Związku Metropolitalnego. Czemu chcemy się tym zajmować? Pewnie w tym gremium to dosyć banalne i błahe, ale już tak pewnie zbliżając się do końca, te podstawowe nasze powody, no to oczywiście wielkie marnotrawstwo pieniędzy publicznych ze względu na suburbanizację oraz brak krajowych narzędzi, które mogą wprowadzać narzędzia do tego, gdzie można się budować, gdzie nie można się budować, tak już w ultraskrócie, a z tego powodu no, miliardy złotych co roku
tracone są nie tylko na stanie w korkach, ale na doprowadzanie infrastruktury w wiele odległych obszarów kraju. Druga mapka nie mówi o stratach, tylko o zwiększeniu korzyści. TFP to taki jeden z magicznych wskaźników w ekonomii. Produktywność jest ewidentna, że produktywność, a więc skuteczność wykorzystywania zasobów pracy jest największa w miastach wojewódzkich. Z tej perspektywy wzmocnienie obszarów metropolitalnych powinno być kluczowe dla ściany wschodniej, wzmocnienie obszaru metropolitalnego Lublina, Białegostoku, Rzeszowa. Tym powinna się cechować mądra polityka państwa, żeby ciemny pomarańczowy i ciemny czerwony był jak najszerzej, jak najmocniej rozciągał się wokół obszarów metropolitalnych. Pokazujemy też często w tych dyskusjach, czy to w Senacie, czy w różnych innych gremiach, tutaj dzisiaj po świątecznej przerwie tak trochę na szybko sklecałem prezentacją i czasami brałem slajdy z prezentacji w Komisji Europejskiej, gdzie pokazywaliśmy DG Regio i komisarzom, że to jest wielki mit, że budowa związków metropolitalnych to jest wzmacnianie dużych miast. My przede wszystkim mówimy o synergii dużych miast z dziesiątkami mniejszych miejscowości oraz obszarów gminnych i pokazujemy, że przez te ostatnie kilkanaście lat to te tak zwane outer areas rozwijały się najszybciej w Polsce i ten trend chcemy wzmacniać. Kiedy mówimy o ZIT-ach i o naszych dotychczasowych jakoś dowodach na to, że my nie wzmacniamy przede wszystkim dużych miast, to pokazujemy przykład zintegrowanych inwestycji terytorialnych, gdzie per capita najwięcej pieniędzy kierujemy do gmin zewnętrznych. Przykład, że Puck czy Kartuzy mają tych korzyści ponad dwukrotnie więcej niż miasta rdzenia. Tą solidarność w ramach obszaru metropolitalnego chcemy wzmacniać poprzez Związek Metropolitalny, poprzez metropolię ze ścisłą, ustrojową formą instytucjonalną. Natomiast już teraz staramy się tą solidarność wzmacniać poprzez takie narzędzia jak jeden głos, prawo jednego głosu. Każdy z 57, teraz już 8 członków obszaru metropolitalnego ma dokładnie jeden głos, zarówno Gdańsk, jak i Krynica Morska. Podczas gdy pan marszałek i Urząd Marszałkowski 4-5 lat temu oczekiwali od nas, żebyśmy zbudowali 5-6 węzłów przesiadkowych, my z dużą konsekwencją parliśmy do tego i zdecydowaliśmy się na budowę aż 25 węzłów przesiadkowych. To są przede wszystkim dworce na granicy SKM-ki i PKM-ki, ponieważ nie chcemy ograniczać ruchu samochodowego tylko poprzez zmiany w Trójmieście, ale zachęcać mieszkańców na każdym możliwym etapie do tego, żeby ten system transportu zbiorowego wzmacniać. Inny przykład, tutaj mi wyskoczyło zdjęcie. Miałem takie obrazowe, kiedy są prezydenci siedzą w meczecie z uchodźcami, z imigrantami z Białorusi, z Krymu, za co też Gdańsk, czyli to, co my dobrze znamy, czyli model integracji imigrantów, został nagrodzony Nagrodą Innowacji Europejskich w Polityce za rok 2018. Tego typu działania chcemy realizować także poza dużymi miastami i to robimy. Oczywiście mamy głównie cele społeczne, takie, żeby mieszkańcom niezależnie od narodowości żyło się dobrze, ale z drugiej strony politykom przypominamy o ważnych celach ekonomicznych. Demografia w Polsce, jaka jest, wszyscy wiemy.
a więc to zasób siły roboczej i jest kluczowy dla rozwoju rynku pracy. Natomiast no my na północy Polski jesteśmy niejako na peryferiach europejskiego rynku, bez żadnego porównania z liczbą imigrantów z Ukrainy i Białorusi. Nie możemy się porównywać nie tylko do Warszawy, ale też ani do Poznania, ani do Wrocławia, ani do Krakowa. Przebijają nas wielokrotnie, a więc no, już w tym roku mocno pracujemy, aby w każdym mieście obszaru metropolitalnego prowadzone były przez gminę kursy języka polskiego dla dorosłych, przede wszystkim tych, których dzieci uczą się w szkołach gminnych, żeby szkoły były przygotowane do tego, żeby zrobiliśmy ankietę, bodajże powyżej 80 szkół w obszarze metropolitalnym ma co najmniej 10 uczniów imigranckich. Nie zawsze dyrektorzy czy nauczyciele wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Często urzędy gmin informują nas, że tak naprawdę większość informacji, po które przychodzą mieszkańcy, znaczy większość mieszkańców, którzy przychodzą po informacje, to są imigranci. To był wielki szok dla wójtów, kiedy przekazaliśmy im wyniki tych ankiet. Nie chcemy, żeby imigranci mieli jakieś specjalne okienko, na przykład w powiatowym urzędzie pracy. Chcemy, żeby wszystkie okienka urzędowe były dostosowane do obsługi zarówno polskojęzycznych, jak i niepolskojęzycznych mieszkańców naszych gmin i powiatów. No to jako taki kolejny przykład tych naszych działań solidarnościowych i na przykład nasze zaangażowanie w trakcie COVID-a, powoływanie specjalnej infolinii zarówno dla polskich mieszkańców, jak i imigrantów, którzy niejako są poza systemem. No i tak jeszcze podsumowując, z jednej strony możemy powiedzieć, że Pomorskiemu ustawa o związku metropolitalnym nie jest potrzebna, ponieważ rozwija się on znakomicie. Kiedy jeździliśmy jeszcze przed COVID-em do Digi Regio, to pokazywaliśmy im, że mamy świadomość tego, że patrząc na, nie wiem, ktoś z Was może mnie wyprawia, ale wydaje mi się, że ponad 160 regionów Unii Europejskiej, w pierwszej dziesiątce mamy sześć regionów polskich, które przez ostatnie 10 lat rozwijały się najszybciej, w tym Pomorskie na 8 miejscu. Natomiast z drugiej strony pokazujemy, gdzie jesteśmy obecnie, nawet jeżeli jesteśmy w czołówce najszybciej rozwijających się regionów. Porównując porównywalne obszary metropolitalne do naszego trójmiejskiego, bądź jak to Eurostat liczy Regional Area of Gdańsk, to każdy z tych regionów, czy to Tuluza, czy Utrecht, czy Brema, czy Drezno, z porównywalną liczbą mieszkańców PKB ma dwuipółkrotnie większe, mimo że ostatnio tak szybko goniliśmy. No pokazuje to olbrzymi potencjał do dalszego wzrostu w naszych obszarach, natomiast zgodnie z tutaj cytatem z raportu OECD w pełni się zgadzamy i naszym politykom chcemy jak najczęściej przypominać, że jeżeli obszary metropolitalne pozostaną ze starymi strukturami zarządczymi, podzielonymi granicami administracyjnymi, no to nie będzie tylko i wyłącznie oznaczało, że Gdańsk, Warszawa czy Białystok będzie się wolniej rozwijały, to cały kraj, cały potencjał państw, w których te metropolie funkcjonują, będzie się wolniej rozwijał. I ostatnia sprawa to perspektywa historyczna. Nie jest tak, że projekt ustawy, który jest w Sejmie, to jest projekt, na którym poświęciliśmy
najwięcej troski o to, żeby każdy szczegół był taki, jakbyśmy sobie wymarzyli. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no, bardzo mocno bierzemy pod uwagę realpolitik, a więc to, na ile są szanse, aby tą ustawę uchwalić. Wiemy, że ustawa o Metropolii Śląskiej zyskała poparcie większości sejmowej, a więc trzymamy się ram tej ustawy zarówno z 2015, czy tej śląskiej. One są bardzo, bardzo podobne. Czasami nas pytają, czy ta ustawa jest potrzebna. Wydaje mi się, że już uzasadniłem, że tak. Natomiast też mówią, czemu nie spróbujcie bez ustawy. A więc no tutaj ważne, żeby w szczególności młodszym słuchaczom uświadomić, że takie działania były podejmowane we wcześniejszych latach. Pierwsze raporty i dyskusje na temat ustawy metropolitalnej no były już po uchwaleniu ustawy gminnej. Były pytania, czy nie zapomnieliśmy o metropoliach. Natomiast no, decyzje, komentarze najczęstsze były takie, że mamy małe województwa i ówcześnie województwo gdańskie było de facto w dużym stopniu odpowiadało naszemu obszarowi metropolitalnemu. Duża zmiana nastąpiła po reformie w 99, kiedy województwa stały się większe, powstały powiaty bez żadnych zasobów. Powstała niedługo potem Rada Metropolitalna Zatoki Gdańskiej, której przewodniczył formalnie marszałek województwa, jakkolwiek był to pomysł prezydenta Gdańska. Jedynym dzieckiem tej Rady Metropolitalnej istniejącym do dziś jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, który sprzedaje wspólne bilety. No i właśnie z powodu troszeczkę niezadowolenia, że te formy współpracy są niewystarczające oraz troszkę frustracji po pierwszej kadencji rządów PO-PSL, prezydent Adamowicz doszedł do wniosku, że, no, że ten rząd, że już nie wierzymy im, że jakąkolwiek ustawę mogą nam uchwalić, więc zaczynamy oddolne działania, powołujemy stowarzyszenie, zapraszaliśmy wszystkich. Wtedy się to za pierwszym podejściem nie udało. Powstały dwa fora, 2011 GOM oraz NORDA. Połączyły się w roku 2015 i teraz po roku 2016 są także Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Tu jeszcze ten pomysł powiatowy, o którym mówiłem, bo na nim miała opierać się ta wcześniejsza ustawa, na którą samorządowcy liczyli, czyli troszeczkę na połączeniu powiatów w obszarach metropolitalnych w powiaty metropolitalne, na takiej konsolidacji. W ten sposób zmniejszyłaby się liczba powiatów z 379 do 250. No, w związku z tym, że te wszystkie projekty polityczne i legislacyjne albo nie miały grona posłów, które by nad nimi pracowały, albo no, kończyłyby się niepowodzeniem, zdecydowaliśmy się na złożenie, po pierwsze namówienie wszystkich samorządowców, a następnie wysłanie oficjalnej petycji w roku 2016 do pani premier Szydło, a więc teraz patrzę na datę tego listu, 11 lipca będziemy mogli przypominać, że już 5 lat domagamy się uchwalenia ustawy w obecnej formie, czyli nie powiatu metropolitalnego, a ustawy o Związku Metropolitalnym. Przede wszystkim dlatego, że według nas związki metropolitalne, które powinny wzmacniać związki ZIT, gwarantują efektywność wydawania pieniędzy publicznych, to, że z naszych podatków nie są one dublowane, wydawane niepotrzebnie w podobny sposób w Gdańsku, Gdyni czy Pruszczu Gdańskim, czy w regionie, tylko koordynowane w tych obszarach, gdzie warto, oraz zwiększają synergię, współpracę miejsko-wiejską i są takim laboratorium nowych rozwiązań,
miejsko-wiejskich. Wyłączam prezentację na takim schemacie, który mamy w strategii 2030, gdzie się wyłącza prezentację, która mówi o tym, że tak naprawdę obszar metropolitalny to jest koordynacja działań samorządów lokalnych, dziękuję, administracji rządowej na naszym terenie, samorządu regionalnego, ale i uczelni wyższych, biznesu i organizacji pozarządowych, a więc przede wszystkim w tej idei metropolii rozumiem koordynację zasobów, niedublowanie, realizowanie czegoś wspólnie. Po 30 latach doświadczeń samorządu terytorialnego, prezydencji, wójtowie doszli do przekonania, że taka oddolna współpraca nie jest wystarczająca. Że oni wiedzą ze swojej praktyki, bo chyba mówię dzisiaj głównie nie jako teoretyk, tylko praktyk z tego, co się nauczyłem przy pracy przy prezydencie Gdańska i później przez ostatnie 10 lat w pracy z samorządami obszaru metropolitalnego, że wójt, prezydent zarobiony swoją codzienną działalnością, wtedy w czteroletniej kadencji, to była uznana za bardzo dobrą zmianę, rozszerzenie do pięcioletniej kadencji, może trochę więcej byłoby namysłu nad takimi długofalową organizacją działań ponadlokalnych, ale tak czy inaczej, że instytucjonalizacja oraz strategia to są dwa, można powiedzieć, koła roweru, na którym można jechać. Tylko jeżeli będzie wspólna strategia obszaru metropolitalnego, ale to nie wystarczy, uważamy. Ta wspólna instytucja, jaką może być Związek Metropolitalny, według nas jest potrzebna. Udało mi się bez kaszlenia. Teraz się trochę napiję. I przepraszam, jeśli było zbyt długo, a na pewno było trochę chaotycznie. Tak jak mówiłem, nie czuję się jakoś najlepiej dzisiaj, ale te moje podstawowe argumenty udało mi się zaprezentować, no i jestem otwarty do powiedzenia, wyjaśnienia tego, co powiedziałem w sposób zbyt skomplikowany, czy może rozszerzenia tego, co było ciekawe, a zbyt pokrótce dotknąłem jakiegoś tematu czy zagadnienia. Panie prezesie, dziękuję serdecznie. Było w czas, my tutaj limitów sztywnych nie mamy, w związku z czym rozmawiamy do białego rana, natomiast no, po świętach to nikt się idealnie nie czuje, w związku z czym w pełni rozumiemy, jesteśmy empatyczni i podzielamy opinie. To jest trudny okres, bo trzeba się przestawić na inne już zawodowe tory po kilku dniach laby, ale pańska wypowiedź zaintrygowała mnie i zainteresowała w wielu miejscach i sobie tak odnotowałem kilka takich punktów. No przede wszystkim nie było okazji, żeby to zrobić face to face, no bo COVID i w ogóle, a pan dyrektor został panem prezesem, w związku z czym pan prezes odnotował kilka, może nieco więcej niż kilka miesięcy temu awans, jest obecnie prezesem zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, w związku z czym w imieniu fundacji serdecznie panu tego prestiżowego i ważnego stanowiska gratulujemy. To pierwsza kwestia. Dziękuję. Kwestia druga. No, wyczułem na początku taki sceptycyzm. Innymi słowy, że jest ustawa, jest senacka inicjatywa legislacyjna, no i jest ogromnej objętości zamrażarka pani marszałek Witek, w której różne fajne pomysły legislacyjne, w tym metropolitalne, się umieszczą i nie wiadomo, kiedy pani marszałek zrobi z nich użytek. Jak pan prezes ocenia szanse, jak zrozumiałem, raczej na niezbyt duże, że w tej kadencji Sejmu uda coś się normatywnego osiągnąć? Mamy szansę na ustawę metropolitalną, na ustawę o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim w tej kadencji, czy czekamy na nową, bardziej prosamorządową i bardziej prometropolitalną większość parlamentarną? To byłoby moje pierwsze pytanie. Natomiast tak jeszcze na marginesie, bo też mi się taka refleksja zrodziła, że zresztą pan o tym również wspominał bardzo wyraźnie, że ustawa śląska, notabene skopiowana z ustawy ramowej z 2015 roku i tam nie wprowadzająca specjalnie zbyt wielu nowości,
będąca po prostu kalką dostosowaną do potrzeb jednej metropolii, ta ustawa sobie obowiązuje, jest swoistym pilotażem. My się wszyscy uczymy tej ustawy, doświadczamy jej stosowania i mam wrażenie, że ustawa pomorska naprawia jej błędy, z czego jestem bardzo mocno zadowolony i Państwu gratuluję, no bo po pierwsze jest zadań publicznych więcej w ustawie pomorskiej niż w ustawie śląskiej i tak jest tych zadań dosyć umiarkowanie, ale zdecydowanie idziemy w dobrym kierunku, jest zmiana klimatu, ochrona środowiska, co bardzo cieszy. Po drugie, no, te powiaty, które tak wisią poza strukturą na Śląsku, u nas na Pomorzu mają być osadzone w strukturze konkretnie, bo powiat może być członkiem Związku Metropolitalnego, to bardzo dobre rozwiązanie, to również bardzo mocno cieszy. Transwojewódzki charakter Związku Pomorskiego to jest również świetny pomysł, zwłaszcza ze względu na geografię i położenie naszej metropolii. Ja więc gratuluję serdecznie, bo wydaje mi się, że kilka fajnych i nowoczesnych mechanizmów do ustawy zostało wprowadzonych, a jednocześnie kilka błędów, które są w ustawie śląskiej, zostało zniwelowanych, a więc się z tego powodu bardzo cieszę. Natomiast zadając pytanie, no to właśnie, to jesteśmy sceptykami, realistami czy optymistami? Jak widzimy szansę na ustawę pomorską i Pomorski Związek Metropolitalny, czy Gdańsko-Gdyńsko-Sopocki Związek Metropolitalny jeszcze w tej kadencji, czyli do 2023 roku? Bardzo dziękuję za gratulacje, panie mecenasie, bardzo mi miło. Ja z kolei nie podziękowałem albo nie powiedziałem, że no, też mocno doceniamy zarówno dorobek Instytutu Metropolitalnego, pamiętam publikację, no moim zdaniem tam był podpisany Jakub Szlachetko, Rafał Gajewski z profesorem Bąkowskim, oceniającą tą starą ramową ustawę chyba. Mhm. Oczywiście się posiłkowaliśmy oraz też słuchaczom chcę powiedzieć, że pana mecenasa Szlachetko też prosiliśmy o to, żeby przed wysyłaniem do Senatu na projekt ustawy o Związku Metropolitalnym zerknął. Tak naprawdę liczyliśmy tylko na naprawienie kilku kwestii, na które zwróciliśmy uwagę z prezydentami. Mieliśmy dyskusję, tak, czy w lewo, czy w prawo. Było parę decyzji, trzeba było to szybko zrobić, więc sobie mocno cenimy, że mamy tutaj osoby, które znają sprawę i bez większych namysłów mogą po prostu przystąpić do działania, ale także pan mecenas nam parę rzeczy podpowiedział i zapytał i wróciliśmy do prezydentów właśnie z tymi pytaniami, czy trzymając się tych ram, by czegoś jeszcze nie zmienić, więc za tą pomoc wtedy bardzo dziękuję raz jeszcze. A wracając do pytania, no ja osobiście może tak mówię takim językiem, może niepotrzebnie, może na zewnątrz powinienem być bardziej optymistyczny, a z drugiej strony może realizm jest ceniony. Ja wolę się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Za dużo tych rozczarowań w naszym publicznym życiu. No i taką pozytywnym zaskoczeniem było uchwalenie ustawy tak dużą większością, prawie 90 głosów. Senat konstytucyjna liczba senatorów to 100, no więc paru osób nie było tego dnia na sali posiedzeń. Miałem to gdzieś na slajdzie, ale nie pamiętam. Jedna osoba chyba się wstrzymała, a dwie były przeciw albo odwrotnie, tak więc znakomita większość senatorów PiSu i Zjednoczonej Prawicy usłyszała to, co mówiliśmy w Senacie, to, co mówił burmistrz Nowego Dworu, to, co mówił burmistrz Pelplina, to, co mówiła pani wójt Pruszcza Gdańskiego, czy pani burmistrz Pucka i chyba to do nich trafiło, tak, że my mówimy naprawdę o kreowaniu rozwiązań między małymi a dużymi, bo naprawdę z takiej perspektywy zarządzania, dobra, nie będę wchodził na margines, tylko pytania są o szansę. Gdyby za ustawą zagłosowali wszyscy, jak obliczyła tutaj moja współpracowniczka z naszego zespołu, gdyby zagłosowali wszyscy posłowie opozycji oraz
tylko i wyłącznie naszych kilkunastu posłów z Pomorza, ze Zjednoczonej Prawicy, pokazując tym samym taki lokalny patriotyzm, to ustawa by przeszła. To jest jeden ze scenariuszy. Tych scenariuszy może być więcej, żeby zwykłą większość w Sejmie osiągnąć. Ta decyzja Senatu, no myślę, że wiatr w żagle nam dała. I skupiamy się na konkretnych rzeczach. Teraz konkretnym działaniem jest to, żeby pani marszałek Witek wskazała, kiedy może być pierwsze czytanie komisji, nadała druk poselski. I no, staram się motywować do tego pomorskich posłów, żeby z panią marszałek, z którymś z wicemarszałków to załatwili. Przed świętami takie rozmowy były prowadzone. Powstał związek, jak to się nazywa, zespół parlamentarny do spraw Pomorza, który też jako jeden z priorytetów, czy też jako swój priorytet tą sprawę powołał. I zamknę ten wątek pytaniem, czy może nie poczekać, bo też tak pan mecenas zapytał, czy w ogóle warto się starać. Moim zdaniem bardzo warto, chociażby to, że Związek Metropolitalny, ten pomorski, wskazał nasz temat jako temat priorytetowy, no pokazuje, jak dużo osiągnęliśmy. Moim zdaniem nawet najgorszy scenariusz, to znaczy to, że w tej kadencji Sejmu ta ustawa nie przejdzie, będzie i tak dużo, dużo, dużo bardziej korzystny dla Pomorza ze względu na to, że o ustawie będzie wiadomo, posłowie o niej będą pamiętać i w nowej kadencji Sejmu będzie łatwiej do tego tematu wrócić. Druga kwestia, jaka to była? Nie, to chyba wyczerpaliśmy pytanie, tak mi się wydaje. Tak, dokładnie. Jeszcze mamy kilka pytań, jeszcze są Facebookowicze, także zaraz będą kolejne. Dobrze, czy ja mam wejść na Facebooka sobie, żeby podglądać, czy są jakieś komentarze? My tutaj na bieżąco będziemy te komentarze czytać. Dobra, to nie wchodzę. Też monitorujemy, powiedzmy, jak tam sytuacja wygląda na Facebooku, więc jak pojawią się jakieś komentarze, pytania, to też je postaramy się przekazywać. Ja mam jednak pytanie, bo poruszyliśmy kwestię relacji typowo politycznych i pewnych obaw, czy ta ustawa przejdzie w tej kadencji, czy w następnej. Ja mam trochę inne pytanie, to znaczy OMGGS już od dawna stara się, powiedzmy, trochę odczarować wizję metropolii i pokazać mieszkańcom, że to jest coś, o co de facto powinniśmy wszyscy walczyć. Chciałbym się dowiedzieć, jakie pana zdaniem byłyby największe problemy na tej linii administracja publiczna mieszkańcy, gdyby ta ustawa została przez Sejm uchwalona. Bo wielokrotnie właśnie gdzieś w przestrzeni publicznej pojawiają się problemy typu no, mieszkańcy obawiają się na przykład, że takie skupienie środków finansowych w obrębie Związku Metropolitalnego mogłoby na przykład pozbawić tych pieniędzy mniejsze gminy. Pojawia się też tutaj temat braku takiego czystego solidaryzmu metropolitalnego. Chciałbym się dowiedzieć, jakie pana zdaniem właśnie są takie największe problemy, o których już teraz powinniśmy de facto myśleć, chcąc przedstawić wizję metropolii mieszkańcom tego związku. No, temat tych zarzutów, o których pan mówił, że stracą mniejsi, no, na Pomorzu starałem się z jednej strony pokrótce poruszyć w mojej prezentacji, pokazując, że trend jest odwrotny. Kiedy rozmawiamy w powiatach na temat ustawy metropolitalnej, największą potrzebą zgłaszaną jest oczywiście transport zbiorowy. Mieszkańcy różnych miejscowości czują się opuszczeni. Pamiętają, że niegdyś jeździła tam do nich SKM-ka albo jeździła częściej, a teraz albo nic nie jeździ, albo jeżdżą przewozy regionalne i jeżdżą rzadziej. I wydaje się, że to byłby największy priorytet w spożytkowaniu tych pieniędzy, które by nie uciekały do Warszawy i nie były dzielone centralnie. Drugi aspekt i drugi dowód, tutaj akurat
nie mam takiego slajdu, ale no, miesiąc temu pokazywaliśmy statystyki, jak wydawane są pieniądze z regionalnego programu operacyjnego w porównaniu do krajowych programów operacyjnych, jeżeli chodzi o to, gdzie one trafiają. I tak no, ta rozbieżność per capita, znaczy nie dość, że pieniądze z RPO per capita płyną przede wszystkim na obrzeża województwa, to zróżnicowanie jest, no nie wiem, 1 do 2, 1 do 2,5 od tego powiatu, który dostał per capita najmniej, do tego, który dostał najwięcej. Tymczasem, kiedy spojrzymy na pieniądze wydawane z programu Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa i tak dalej, to te różnice są po pierwsze kilkunastokrotne, to znaczy jeden powiat, najczęściej duże miasta dostają więcej pieniędzy, dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o powiaty, samorządy gminne, to no po pierwsze dostają tylko wybrane, te, które leżą na ważnych szlakach komunikacyjnych czy pełnią inne ważne funkcje z krajowego punktu widzenia. I tutaj chyba się nie ma co dziwić, nie ma oskarżać co władzy centralnej o to, że tak dzieli te pieniądze, tylko, przepraszam, powinno być to dla każdego zrozumiałe, że pieniądze wydawane centralnie no są dalej, a jeżeli te same pieniądze zostałyby w regionie, to i uzasadnienia jest więcej na to, jak je wydać na tą sieć transportu zbiorowego, jak ją rozwijać. Nie będziemy myśleć o centralnym porcie komunikacyjnym tylko i wyłącznie i o szukać kolejnego przekopu, jakiegoś ważnego, strzeżonego miejsca przez Naturę 2000, tylko raczej będziemy myśleć o codziennych rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców. I no, może poproszę o dopytkę, ale tak mi się wydaje, że to jest to najważniejsze. Jeżeli te same Jasne. Pieniądze, bo nie chodzi o zdobycie, zabranie pieniędzy gminom, prawda? Chodzi o zostawienie trochę wpływów z podatków, zamiast oddawać je do Skarbu Państwa, to zostawienie ich w regionie. Jeżeli będzie dosyć duża kontrola nad tymi wydatkami, a ją zapewnia ustawa, projekt ustawy o związku metropolitalnym, to, no to samorządowcy chyba z tego powodu akurat na Pomorzu mają dosyć duże zaufanie, które przekłada się na jednomyślne poparcie od 5 lat tego naszego procesu. I jeszcze dodam tylko, że faktycznie jesteśmy świadomi i ta ustawa łódzka, debata nad ustawą łódzką i nasza w Senacie, jesteśmy świadomi zagrożeń. Też myślę, że może powinniśmy jeszcze taką broszurę z Q&A wydać z takimi faktami i mitami, bo chcielibyśmy w tym roku uzyskać poparcie Związku Gmin Pomorskich, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Związku Powiatów Polskich chyba już dostaliśmy, Związku Gmin Wiejskich RP też chyba już dostaliśmy. Chcemy właśnie pokazywać, tłumaczyć jak największemu gronu ludzi, w szczególności do tych wpływowych, którzy mogą zablokować nasz proces ustawodawczy i przekonać ich, że robimy coś dobrego i co może mieć też dobre skutki dla gmin wiejskich w całym kraju. Ja mam takie pytanie, jeszcze pozwolimy sobie do pana prezesa po jednym pytaniu zadać, a może potem damy szansę facebookowiczom, bo widzę, że tam się już jakieś pytania pojawiają. Panie prezesie, ja mam takie pytanie, bo pamiętam jak kilka lat temu, jak się te ZIT-y wszystkie pojawiały i zawiązywały, w środowiskach eksperckich, naukowych, urzędniczych forowano tezę, że ZIT-y, zintegrowane inwestycje terytorialne będą takim mechanizmem metropolitalno-twórczym, że one się przyczynią do szybszego rozwoju metropolii, ale również, że one będą gdzieś tam zawiązywały nowe formy organizacyjne metropolii, że utrwalą współpracę, zintegrują środowiska, gminy i powiaty. Jesteśmy u końca perspektywy budżetowej, jesteśmy mądrzejsi od doświadczenia z funkcjonowania ZIT-ów i analizy, z którymi się spotkałem,
które czytałem, są raczej no, mało optymistyczne. Znaczy, twierdzi się, że gdyby nie po prostu pieniądze, no to ta integracja wokół ZIT-ów na dobrą sprawę by nie przyniosła metropoliom żadnych trwałych efektów, a już w sensie instytucjonalnym jej po prostu by nie było, że ZIT-y nie okazały się motorem napędowym dla samych metropolii, tylko sposobem na wydatkowanie różnych zadań publicznych. Jak to u nas w metropolii wygląda? Czy w Pana ocenie mechanizm ZIT-u przyczynił się do wzmocnienia współpracy i integracji metropolitalnej, czy tak też nie było? Jakie jest Pańskie zdanie? W naszym obszarze jestem przekonany, że wzmocnił. Jakkolwiek nasz skromny zespół obszaru metropolitalnego musiał się w dużym stopniu, w 100% niemalże skupić na obsłudze ZIT-ów i samorządowcy również chcieli się przede wszystkim skupić na wydawaniu skutecznym tych pieniędzy, a więc z tego powodu no, ewidentną stratą było odejście od takiego planowania, co byśmy zrobili w metropolii. To i to. Nie, było inaczej, bo dostaliśmy pieniądze na termomodernizację, węzły, coś tam jeszcze, a więc przeszliśmy z myślenia, co zmienić. Znaczy, niekoniecznie tego myślenia, no, ale mówię o takiej pracy zbiorowej, tak poukładanej, co miesięczne zarządy i tak dalej, że zawsze tym punktem pierwszym były ZIT-y, a więc to miało swoje jakieś też minusy. Natomiast plusy były zdecydowanie większe, ponieważ jak tworzyliśmy, kiedy prezydent poprosił mnie o zorganizowanie serii spotkań w powiatach w 2010 roku, jeździliśmy z ideą stowarzyszenia rozmawiać z burmistrzami, z radnymi, no to była bardzo duża nieufność. Co ten koleś od nas chce? No, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to o co chodzi? Pieniądze. No i wracając, tam jadąc, myśleliśmy, co my od tej kurczę gminy wiejskiej, 1038 mieszkańców, za pieniądze mielibyśmy chcieć dla Gdańska. Ale to był moment, kiedy wszystkie pytania właśnie, no właśnie były istotne. I wszystkie i poważne, i mniej poważne, ale od tamtego czasu przeszliśmy do takiego etapu zorganizowania. Realizowaliśmy projekty wspólne z zakupu energii, promocji turystycznej, weekendy za pół ceny i to już dawało duże poczucie korzyści wójtom. Ci wójtowie, którzy się bardziej angażowali sami bądź poprzez swoich współpracowników, odczuwali też bardzo duże poczucie takiej solidarności w radzeniu sobie z wyzwaniami trudnej roli samorządowca. Znaczy jesteśmy wójtem, mamy 30 pracowników w urzędzie gminy, z dosyć częstą rotacją, no bo w tej gminie daleko oddalonej od Trójmiasta dosyć łatwo znaleźć pracę w Trójmieście z dużo większym wynagrodzeniem, w szczególności poza sektorem publicznym, a więc no, ten wójt musi sobie radzić i realizować zarówno inwestycje w Otkan, wspierać szkoły, dawać stypendia, no i setki innych działań robić, podczas gdy ustawy zmieniają się co chwilę. I pamiętam, jak pani wójt Pszczółek ówczesna mówiła, że to, że ona może zadzwonić teraz do skarbniczki Gdańska i się po prostu poradzić, albo przyjechać na nasze komisje i zapytać, jak sobie poradzić z nowymi przepisami dotyczącymi amortyzacji jakiejś rury, która gdzieś tam idzie pod drogą jakiejś kanalizacyjnej, to były duże korzyści. Natomiast korzyści z ZIT-ów były no nieproporcjonalnie większe i bardziej wymierne. Tu nie tylko wójtowie i samorządowcy, którzy się angażowali, mogą poświadczyć o tych korzyściach. Wszyscy członkowie Związku ZIT, jak wiedzą, że obszar metropolitalny, no to wiedzą, że tyle kasy na to dostałem, tyle na to. I z naszej perspektywy to jest jednoznaczne wzmocnienie. Natomiast ministerstwo, to też ciekawe,
wydało, które zresztą notabene dało pozytywną opinię do naszego projektu ustawy na tym senackim głosowaniu. Przedstawiciel ministerstwa powiedział, że są za. Jako ministerstwo, co nas bardzo mile też zaskoczyło, ponieważ wcześniej pisali, że trwają analizy, jak na Śląsku im idzie. A w Senacie wtedy powiedzieli, że mają pozytywną opinię do naszego projektu, czyli była zmiana korzystna dla nas. Natomiast ministerstwo jednoznacznie wskazuje pomorski obszar, nasze stowarzyszenie, jako pozytywny przykład na tle kraju. Są takie obszary, gdzie nie dość, że nie mówi się, że oprócz ZIT-ów nic się za bardzo nie zadziało, co nawet tak, że prezydent miasta wojewódzkiego ma większość i 90% pieniędzy z ZIT-ów przeznaczył sobie. Związek ZIT przeznaczył dla miasta wojewódzkiego. To znaczy nie dość, że nie obudował związku ZIT innymi działaniami zakorzeniającymi tą ideę metropolii, co też z ZIT-ów nie są zadowoleni za bardzo. No, tu dwa słowa komentarza. Jedno takie, że no mamy niestety mocną polaryzację sceny politycznej i teraz być może Rzeszów będzie największym miastem, gdzie przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy będą mieli swojego prezydenta, natomiast obecnie prezydenci wszystkich dużych miast w Polsce są w opozycji do rządu, natomiast bardzo często już gminy wiejskie wokół tych dużych miast, w szczególności na wschodzie, to mocni supporterzy rządu, więc no, te sytuacje zitowe, o których mówiłem, no właśnie z tego wynikają, tak? Pewnie też z dużych różnic politycznych. Z drugiej strony te miasta często nie mają żadnych pieniędzy z RPO. Marszałek jest z opcji rządowej i tak jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, tak samo już w poprzedniej perspektywie z Regionalnego Programu Operacyjnego miasta wojewódzkie nie otrzymały żadnego euro. No jest to oczywiście przykład dysfunkcji, głębokiej dysfunkcji państwa polskiego. I my w Unii Metropolii, ale też we współpracy z ministerstwem staramy się namawiać koleżeństwo do zmiany podejścia. Ministerstwo oczywiście stosuje albo taktykę kija i marchewki, to znaczy, że mówi, jeżeli zrobicie to i to, to damy wam pieniądze, albo takiego no, po prostu szantażu, musicie zrobić tak i tak. No i w ten sposób najpierw namawiało, żeby tworzyć stowarzyszenia, później zaczęło namawiać do tak zwanego filarowania, to znaczy pierwszy filar to ZIT-y, ale żeby też coraz więcej działalności wzmacniać na drugi filar i na trzeci, to znaczy generalnie działania zwiększające trwałość obszaru metropolitalnego i realizowania działań innych niż ZIT-y. Zakończę tą wypowiedź kwestią perspektywy. Moim zdaniem zarówno kwestia ustawy, kwestia wszystkich rzeczy, o których mówiłem we wprowadzeniu, jak i kwestia ZIT-ów, to muszą być elementy polityki długofalowej. Tylko jeżeli ZIT będzie sobie istniał przez 7 lat, a później zostanie zdjęty, to rząd w jakimś tam sensie próbuje robić, czy osłabiony mocno, to może faktycznie nadwyrężyć i podważyć w ogóle skuteczność tej ostatniego okresu 6- czy 7-letniego. Dziękuję. Ja mam takie pytanie. Tutaj zaintrygowała mnie kwestia zadań własnych Związku Metropolitalnego, którą pan poruszył też na prezentacji. Pan przedstawił taki katalog 8 zadań, skądinąd istotnych i na pewno potrzebnych, ale chciałbym się dowiedzieć, czy pana zdaniem ten katalog to jest pewne minimum, z którego potem będziemy powiedzmy wychodzić dalej i rozszerzać te zadania metropolii, czy to jest taki katalog, który powiedzmy zamyka się w tym miejscu i nie potrzeba nam na poziomie metropolitalnym administracji publicznej, która wychodzi nieco dalej i też ingeruje powiedzmy w inne kwestie publiczne.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Zastanawiałem się, czy w prezentacji uwzględniać przykłady różnych działań realizowanych przez obszary metropolitalne Gdańsk-Gdynia Sopot z naszego raportu rocznego i w końcu się na to nie zdecydowałem, żeby może też nie rozmyć przekazu, no ale jak najbardziej to to drugie zdanie, które Pan powiedział, to znaczy jest to katalog obligatoryjny, który może być uzupełniany. W moim odczuciu jest kilka, bądź kilkanaście nawet obszarów, które można by było tam śmiało również wpisać. Natomiast chyba kierowaliśmy się takim założeniem, że po pierwsze mamy konsensus, po drugie mamy przekonanie, co na pewno w tym 2022 roku będziemy już realizować jako Związek Metropolitalny, jeżeli nim zostaniemy od 1 stycznia. I stąd ten katalog 8 zadań, z tym czasami bardzo szerokich, tak jak klimat, prawda? Jakkolwiek doprecyzowaliśmy różnego poprzez narzędzia już nie wiem teraz jak to było sformułowane, ale mamy rozdział na temat celów oraz poprzez jakiego rodzaju działania będziemy te cele realizować. No ale z takich rzeczy, które bym na pewno dodał, może które nie były wprost wpisane, to te, które nawiązują do tego mojego ostatniego slajdu, takiego podziału na 6 kluczowych obszarów, to znaczy zwiększania współpracy z uczelniami wyższymi. Bardzo chwalimy teraz na ten ruch, którym jest powstanie Związku Uczelni imienia Gabriela Fahrenheita. Wspólnie z uczelniami powinniśmy myśleć o tym, kogo kształcimy, wspólnie z samorządem pracodawców, który też tam był wymieniony, powinniśmy się zastanawiać, kogo kształcimy, przeanalizować, które metropolie w Polsce i w Europie są nam komplementarne, które konkurencyjne, postawić pewne cele długofalowe, no i zabrać się za takie no, porządne zarządzanie rozwojem gospodarczym w tej takiej triadzie. Myślę, że budownictwo mieszkaniowe jako też pewne wyzwanie numer jeden dla mieszkańców, którzy mają pewnie dosyć powszechnie taką opinię, że dla kogo te mieszkania się buduje, te ceny są takie wysokie, że naprawdę nie wiadomo, że to tak jakby to nie były mieszkania dla mieszkańców, więc ten problem rozwiązać. No to jest też temat numer jeden gmin, tak, które starają się w ramach TBS-ów czy budownictwa społecznego różnego rodzaju działania podejmować. No natomiast tutaj potrzebne też są niestety no, pewne narzędzia krajowe. Zdecydowaliśmy się, że w obecnej chwili chyba takich narzędzi nie mamy. Więc jak najbardziej ten drugi przykład. Jest to katalog obligatoryjny. Nie wpisywaliśmy tam wspólnych zamówień, zakupów energii, a na pewno będziemy to robić. Bym zakończył na takim obszarze, tak naprawdę przeanalizowania każdego obszaru administracji i zastanawiania się, na ile jest dalej sensowne, żeby każda z gmin robiła go indywidualnie. Tak jak sobie pomyślałem teraz o tych wspólnych zakupach energii, o tym z moim zespołem często rozmawiamy. W szczególności, no ale to nie tylko małe gminy, także i duże miasta. W każdym urzędzie wszyscy są tak zarobieni, że nie mają czasu, jak to się śmieje jeden kolega dyrektor, taczki załadować. Cały czas z nią biegają w jedno miejsce i w drugie, ale brakuje czasu, żeby załadować.
że myślę, że gdybyśmy część zadań, w szczególności w trakcie kryzysu, w szczególności w trakcie nieprzychylnej polityki rządu centralnego obniżającej przychody gminom i powiatom, zastanowili się, jak pewne centra usług wspólne kolejne budować, nie tylko te wspólne zakupy, to no, gminy miałyby więcej czasu i zasobów na to, żeby się skupić na tych działaniach, które lepiej realizować indywidualnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Panie prezesie, mam taką prośbę, bo widzę, że czas nieubłagalnie upływa, a kilka pytań się na Facebooku pojawiło. Czy byłby pan tak uprzejmy i po spotkaniu ewentualnie udzielił kilku odpowiedzi na pytania, które zostały do pana skierowane, ale już w formie pisemnej, żeby teraz nie zabrać panu więcej czasu? Jak najbardziej. Będziemy wdzięczni. A więc drodzy facebookowicze, się nie martwcie, pan prezes Glaser zaraz na wasze pytania, czy zaraz, no za jakiś czas na wasze pytania odpowie, a więc nie pójdą one w eter. A my, myślę, będziemy powoli kończyć spotkanie, bo założyliśmy, że potrwa około godziny 15 minut, no i to nasze założenie gdzieś tam się powoli wypełniło. Nawiązując do prezentacji pana prezesa, jedna z ostatnich mówiła o historii integracji metropolitalnej na Pomorzu, w Trójmieście, no bo OMKS to jest współczesność, to są, prawda, ostatnie lata, natomiast te pierwsze formy integracji metropolitalnej typu Rada Metropolitalna Zatoki Gdańskiej czy Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, GOM, NORDA, to wszystko zostało opisane w bardzo ciekawy sposób w książce, która właśnie mi się przed chwilą pokazało na półce, więc pozwolę sobie ją przypomnieć. Taki gdański akcent i pewnie dla pana prezesa akcent również bardzo osobisty, no bo pan dzisiaj przeglądałem. No właśnie, ja też niedawno do niej sięgałem, no bo sięgałem do historii OMKS-u i tu jest kilkanaście stron o tym, jak się rodziła nasza metropolia, jakie były jej początki w latach 90. No i zobaczymy za kilka miesięcy, a może za kilka lat, czy uda się gdzieś tam te starania przypieczętować ustawą. No nic, dziękujemy panu prezesowi za udział w spotkaniu. Spotkanie prowadziliśmy Kamil Olzacki i moja skromna osoba Jakub Szlachetko. Kamilu, zaprosimy chyba już na kolejne spotkanie, już za tydzień, bo widzimy się również za tydzień. Tym razem porozmawiamy sobie o Wrocławiu i o projekcie ustawy o Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym. Bo taki projekt ustawy jest przygotowywany i Urząd Miasta będzie chciał ten projekt nam przedstawić i zobaczymy, na ile on będzie zbieżny albo rozbieżny z tym, co na Śląsku lub na Pomorzu pan prezes Glaser szykuje. Panie prezesie, również pana zapraszamy na to spotkanie oczywiście. No i tyle chyba z naszej strony. Szanowni państwo, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, mamy nadzieję, na spotkaniu za tydzień. Ja raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję dyrektorowi Kubie Pietruszewskiemu czasami za wsparcie w komentarzach i już wyręczanie mnie z odpowiedzi, a ja zaraz zerkam i siadam do odpisywania. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i ciekawą dyskusję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie.